no przecież wszyscy wiedzą, że przed powodzią wystarczy się tylko dobrze zabezpieczyć. Wybudujemy wysokie wały przeciwpowodziowe i nie ma opcji, żeby woda nas dosięgnęła. A poza tym mamy obecnie taki poziom wiedzy technologicznej, jak chcemy, to nawet bieg rzeki możemy zmienić. Budowa wysokich wałów nie zawsze jest odpowiedzią na zagrożenie powodzią, a pozostawia przecież ślad w ekosystemie. Po wybudowaniu wałów powodziowych może zmniejszyć się różnorodność biologiczna okolicznych terenów. Będzie tam mniej gatunków roślin i zwierząt, a te gatunki, które pozostaną, będą mniej liczne. W efekcie stracimy wiele korzyści, które możemy czerpać z bogatego i stabilnego ekosystemu Doliny Rzecznej. Pamiętajmy też, że każdy organizm jest jedyny w swoim rodzaju. Jeśli pozwolimy mu wyginąć, nigdy już nie pojawi się drugi taki sam. A przecież nie mamy pewności, że niepowtarzalne cechy tego organizmu nie okażą się kiedyś w przyszłości bardzo potrzebne. Tymczasem wały przeciwpowodziowe dają nam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ludzie wierzą w dawaną przez nie ochronę i przez to chętniej osiedlają się na terenach zalewowych. Wzrasta więc ryzyko, że będzie dużo więcej osób poszkodowanych, jeśli rzeka wyleje mocniej niż przewidziano. Warto przy tym pamiętać, że właśnie płynąc obwałowaną rzeką, fala powodziowa staje się wyższa i przemieszcza się szybciej. Potem taka masa wody trafia do niżej położonych miejscowości. Ryzyko powodzi jest wtedy dla nich dużo wyższe, niż gdyby w górnej części rzeki nie było wałów. Jak widzisz, ingerencja człowieka w systemy rzeczne, która nie jest przecież jedynym możliwym rozwiązaniem, często powoduje nieodwracalne skutki, które przynoszą więcej strat niż zysków.